Listopadowe popołudnie. O, dawno nie byłam o takiej porze w tym miejscu. Mogłoby się wydawać, że tylko ja wpadłam na taki pomysł. Ale nie. Są i rowerzyści, i spacerujący. A niedługo będzie ciemno. Dzisiejszy dzień, 23 listopada, a rozważania dzisiaj tylko o kruchości. Tyle na tym świecie jest kruchości. Kruchość przedmiotów, kruchość obietnic, które czasami, jak słowa rzucane na wiatr, ale nade wszystko kruchość ludzkiego żywota. Śmierć, która towarzyszy nam właściwie każdego dnia. Ktoś gdzieś kończy swoje życie. Albo jest to pojedynczy człowiek, albo wielu ludzi. Ktoś gdzieś daleko. Ta śmierć obecna jest zawsze. Zawsze w każdych wiadomościach i tak dalej. Ale kiedy obecna jest tak blisko, kiedy nagle ktoś odchodzi, to jest inaczej. Taka wiadomość nie jest tylko smutną wiadomością, że ktoś zakończył życie, a miał na przykład bardzo mało lat, albo na przykład był w sędziwym wieku, przeżył piękne życie i właśnie je zakończył. No jest smutno, budzą się refleksje o przemijaniu i o tym wszystkim, co związane jest ze śmiercią. O tym dziwnym ludzkim losie. No ale kiedy śmierć pojawia się tak blisko nas, odchodzi przyjaciółka, nagle niespodziewanie, z którą człowiek widział się kilka dni wcześniej, która nie bała się śmierci, była wyjątkową osobą. Takich osób jest niewiele. Jeśli ktoś potrafi opiekować się swoją mamą przez ostatnich 12 lat w pojedynkę, trudna opieka nad człowiekiem, który jest już w innym świecie, obciążony chorobą Alzheimera, i te wszystkie etapy, które trzeba pokonać, żeby tę opiekę sprawować, a jest sprawowana tak godnie, bez narzekania, bez utyskiwania, ale w samotności. Ach. I nagle ten człowiek kończy życie wcześniej niż jego podopieczny. Mama, wypielęgnowana, często z rumieńcami na twarzy. Jak zawsze to powtarzałam przy odwiedzinach, jak cukiereczek. Zadbana matka, bo to matka, więc trzeba było o nią zadbać, po prostu, zwyczajnie. No i ta wyjątkowa osoba po prostu zakończyła dziś życie. I już. I odpoczywa. Ach, Boże mój. Jakie to wszystko dziwne. Jakie to wszystko kruche.
delikatne. Czy można się na to przygotować? Nie. Miała plany, marzenia, cele. Krótkie sprawy do zrealizowania. Zakupiła ostatnio całe mnóstwo kwiatów do domu, żeby sprawiały jej radość. Na ostatniej wizycie mówię: ojej, jak małpi gaj, jak tu pięknie. I przespacerowałyśmy się po domu, gdzie w każdym zakątku, gdzie się dało, po prostu są kwiaty. Może na nie patrzeć teraz z góry. Pewnie troska się o swoją mamę. Pewnie się troska o swoją mamę. Jaka refleksja? Na dzisiaj smutna refleksja. Ale przyszło mi do głowy, że warto pamiętać, by niczego nie odkładać na dłużej. Nie odkładać tego telefonu, który można wykonać za parę dni, a dzisiaj to nam się nie chce, albo nie zdążyliśmy, albo spotkania. Nie, teraz nie. Może w przyszłym tygodniu. Na przykład nie mamy ochoty. Albo kiedy coś komuś obiecujemy i ciągle zwlekamy z tym. Dobrze jest nie zwlekać. Dobrze jest nie czekać. Realizować. Jest plan, trzeba go wypełnić. Jest obietnica, trzeba ją zrealizować i tak dalej. Kruchość tego naszego żywota nie pozwala na to, by ociągać się z tym wszystkim. Ach, zawsze będziesz miała, Haneczko, miejsce w moim sercu. Jako ktoś wyjątkowy. Jedyny w swoim rodzaju, piękny w swojej dobroci, maleńkiego wzrostu, szczuplutkiej postury, wielki człowiek. Otulam cię, Haneczko, moją myślą serdeczną. Odpoczywaj w pokoju.